Niektórzy z was pewnie. Co to za czas na maturę? Jak można zdać egzamin dojrzałości, ucząc się wszystkiego? Alanos, ile ma lat? Boże, będzie miał 17 niedługo. Za miesiąc. Słuchajcie, czy wy zaczęliście post? W jakimś stopniu chociaż. Ja sobie postanowiłam wejść na taki ostry post. Fajne w ogóle. Posty są, to jest taki bardzo ciekawy wątek w ogóle, słuchajcie, bo posty różnie nazywane z różnych powodów w różnych momentach roku są właściwie w różnych filozofiach i religiach, które znamy, o których słyszeliśmy. Więc jest wiele powodów, żeby sobie zrobić taki post. Na czym polega post? Kochani, post polega na tym, że robimy wszystko inaczej niż z nawyku głupiego. Czyli, o Jezu, wszystko taka zmęczona głupota, gada. Inaczej. Post polega na tym, że oduczamy nawyków, kasujemy na chwilę chociaż z pamięci naszych nawyków, naszych odruchów, naszych słabości, różne rzeczy i dusza wygrywa z ego, czyli my decydujemy, my świadome istoty decydujemy, co robimy z każdą chwilą naszego dnia. My świadomie dobieramy słowa i ten post powinien polegać na tym, że rozświetlamy wszystko z taką większą świadomością, czyli robimy wszystko na jasno. Myślimy jasno, mówimy jasno, marzymy jasno, nie myślimy o tym, czego nie ma, myślimy o tym, co jest, nie myślimy o tym, co straciliśmy, myślimy o tym, co chcemy zbudować. Nie obiadamy się, nie jemy więcej niż powinniśmy. Mamy taką tendencję, że się objadamy strasznie i jemy więcej niż tak naprawdę nasz organizm potrzebuje. Nie jemy rzeczy, które zwykle nam sprawiają przyjemność, czyli cukier. Uzależnienie od cukru jest fatalne, fatalne, dlatego że nie tylko, że tam się tyje palicho, ale cukier bardzo ogłupia energię w organizmie, ogłupia organizm po prostu, więc i od razu uzależnia, czyli wypijemy sobie sok słodzony albo weźmiemy jakieś ciasto pieczone i na chwilę czujemy się fajnie, a zaraz potem czujemy się minus 10 stopni w dół i znowu sięgamy po coś słodkiego, żeby na chwilę znowu się podnieść i tak w kółko, i to jest taka karuzela niekończąca się. Aniołki moje, na czym jeszcze polega post? Na samodyscyplinie, na dyscyplinowaniu siebie. Ja sobie zrobiłam taki dosyć radykalny, bo piję takie napoje, które sobie robię codziennie rano. Jem w tej chwili dużo mniej i robię sobie wodę z ogórkiem. Jeden słoik, potem drugi słoik sobie robię wodę z cytryną, trzeci wodę z limonką, czwarty wodę z pieprzem cayenne i z syropem klonowym. To akurat trzeba, jak się zrobi, wypić w ciągu 10 minut, bo największe wartości ma wtedy. I oczyszczam w ten sposób organizm, usuwam toksyny i robię wszystko odwrotnie niż normalnie bym robiła. Nie obiadam się na śniadanie, nie obiadam się na kolację. Odmawiam sobie wszelkiego cukru. Jeszcze niestety zaczęłam to w sumie od soboty, ale jeszcze piłam, kurczę, kawę. No niestety jeszcze tak lubię tę kawę, cholera. Kofeina nie jest dobra, ale piłam sobie trochę kawy. No ale nie jem słodyczy, nie jem. Musiałam pochować wszystkie krówki. No, takie tam, wiecie. Post to post, nie? I staram się myśleć jasno, chociaż nie jest to łatwe, jak wiecie, ale staram się myśleć jasno, działać jasno, wysyłać dobre myśli w świat.
A co tam u Was? Poczytam pytania może jakieś. Co tu piszecie? Woda z solą. Dziękuję bardzo. Zrobię sobie screena. Dziękuję bardzo. Może właśnie coś polecać jeszcze? A piję sobie jeszcze spirulinę, chlorelle. Taki full wypas detoks. Co Pani sądzi o diecie wegańskiej? Wiecie co? O, jakie są ulubione słodycze? Słuchajcie, kocham pieczone ciasta i krówki. Te diety wszystkie, słuchajcie, to jest tak, że są różne opracowania. Jednemu służy bardziej to, drugiemu to. No różnie, tak naprawdę. Ale ja na pewno już nie potrafię jeść zwierząt. Jakoś tak... Kiedyś po prostu zdecydowałam, że nie chcę, a teraz już po prostu nawet nie mogę. Nie potrafię, nie przeszkadza mi, że ktoś je, ale sama po prostu, nawet nie tyle, że nie mam potrzeby, po prostu nie umiałabym teraz już ze świadomością, którą poszerzyłam od zeszłego roku, nie umiałabym już teraz zwierzęcia zjeść. Żadnego stworzenia, które ma serce, miało serce. Tylko korzenie, ziarna, orzechy. Takie blisko ziemi, to co chętnie wróci na ziemię, czyli jak zerwiemy na przykład owoc, no to on się ucieszy, że się dał spożytkować. Dał się spożytkować ludzie, naprawdę. Wiecie, co mam na myśli? Jakie skróty myślowe używam, bo jestem zmęczona. Owoce, jak spadną na ziemi, się zmarnują, no tam sobie owady zjedzą, super, ale myślę, że owoce rodzą się coraz więcej na drzewach, kiedy je zrywamy. Coraz bardziej drzewa potrafią obrodzić. Natomiast zwierzęta, jak je zabijemy, no to tak nie za bardzo się rozmnażają, nie? Więc to tak fajnie to tłumaczy w swoich filmikach. Te osoby, które tam obserwuję, mają bardzo fajne takie przemyślenia, fajne wnioski. Większość z tych fajnych takich wykładów jest po angielsku i czasami się ciężko tego słucha, nawet mi. Sobie czasami cofam, tłumaczę przez Google, ale warto, słuchajcie sobie czasem. Nabiał. Wiecie co? Ja uwielbiam nabiał, ale mi, kurczę, szkodzi nabiał. Ja się źle czuję po nabiale. A bardzo lubię biały serek z rzodkiewką albo jogurty z ziarnkami. Ale, kurczę, nie służy mi. Niestety. Co tam jeszcze? Ulubiony owoc? Wiecie co? Bardzo lubię te owoce, które są takie sezonowe, pomarańczowe takie. One się nazywają kaki? Coś takiego. Bardzo są pyszne. Uwielbiam je teraz. Ananas bardzo lubię. I grejpfrut. Grejpfrut to w ogóle bez grejpfruta, jak nie mam grejpfruta w ciągu dnia, to jestem nieszczęśliwa. I co jeszcze tutaj? Gdzie? A gdzie piesek? A piesek jest u moich przyjaciół, bo to byłam gościem u moich przyjaciół. I wzięłam go na spacerek. Ją, ta dziewczynka. Czy ryby? Ryby. Wiecie co? Niby powinno się jeść te ryby takie jak łosoś, bo one mają jakieś takie dobre tłuszcze. Ale teraz są takie sztuczne hodowle i kurczę, jeśli nie znamy pochodzenia mięsa, jakiegokolwiek, no rybiego także, no to nie wiadomo, ile tam jest tych, kurczę, tych ołowów, tego wszystkiego. No teraz te hodowle są strasznie tak sztuczne, no. Więc borówki super są, tak. Kaki, no właśnie kaki, tak, bardzo, bardzo lubię. Jajeczka, no czasem zjem jajeczko, ale też się coraz gorzej znoszę to jajka, wiecie. My się tak, słuchajcie, przyzwyczailiśmy, rodzice nas przyzwyczaili, dziadkowie, że to jest takie normalne, że myjemy zwierzęta. Żyjemy dzieci tych zwierząt nienarodzone, no bo te jajka to są przecież nienarodzone dzieci, no.
nie wiem, trzeba się oduczyć wielu rzeczy, wiecie. To jest czas, żeby się oduczyć tych wszystkich rzeczy takich, które mówiono, że są normalne, ale czy one tak naprawdę są normalne, jak się zastanowimy, jak tak popatrzymy naprawdę, czy to jest normalne, że się hoduje zwierzęta, że tak masowo, żeby je zabijać i właściwie się je faszeruje chemią i jakimiś sterydami, żeby szybko rosły. One wiedzą, że umierają. Przedostaje się do krwi adrenalina ze strachu, że umierają. My to potem jemy. To jest jakieś w ogóle... Jak ja się czuję? Miło, że pytasz. Dziękuję. Czuję się dobrze, tylko brakuje mi trochę cukru, brakuje mi trochę rozrywek. I muszę wam powiedzieć, że w ogóle zauważyłam, że my wszyscy, chyba wszyscy, przyzwyczailiśmy się, że szukamy podświadomie rozrywek. W internecie, na Instagramie, w lodówce, pocieszających jakichś sytuacji. I o ile są to jakieś takie zdrowe rzeczy, fajnie, natomiast myślę, że to nie jest do końca taki czas na rozrywkę i to nie chodzi o to, żeby się umartwiać, broń Boże, tylko to jest chyba czas po prostu na edukację, na to, żeby poświęcić sobie czas, zresetować różne rzeczy, przemyślenia, nawyki. Mnie już nie bawią rzeczy, które mnie bawiły kiedyś, tak się trochę zmieniłam. Interesują mnie inne wątki. Dużo rzeczy się zmienia. U was pewnie też, co? Kochani, zmieniamy się jako ludzie. Co to piszecie? Łosoś, mamy te, ale ciężkie i tuńczyk. No właśnie, tak, tak, czytałam o tym, no. Pewnie nie każdy, ale te hodowlane. Ale wiecie co, mam taką fajną, ulubioną restaurację w Krakowie, japońską. I tam na przykład szef kuchni mi robi takie wegetariańskie, wegańskie sushi. I na przykład mi robi z awokado, tam kapamaki, oshinkomaki. To fajnie tak robi i z różnymi sosikami, z sezamkiem. Pyszne to jest naprawdę, można się super najeść. Owoce morza ja nie przepadam, nigdy nie do końca lubiłam. Kiedyś jadłam trochę tych krewetek, ale te ośmiorniczki, to... Nie za bardzo, nie za bardzo. Jakim zwierzęciem chciałabym być? Fajne pytanie. Gdyby świat był taki, jak pierwotnie został stworzony, w swoim zamyśle tak sądzę, czyli bardzo czysty, piękny, z dobrym, pięknym ekosystemem. Trochę nam się poprawił ten ekosystem, jak przestaliśmy śmiecić, bo się musieliśmy na chwilę zatrzymać, fabryki musiały stanąć, no to przestaliśmy tak mocno zatruwać świat, to się poprawiła bardzo struktura wody w oceanach. Słyszeliście zresztą w zeszłym roku chyba, że tam gdzieś we Włoszech delfiny, jakieś meduzy, czy coś, nie pamiętam. Więc ten ekosystem. Gdyby ten ekosystem był taki, jak powinien być, to myślę, że chciałabym być delfinem. Albo sarną. Albo słowikiem. Siedziałam na drzewie, bo bym śpiewała. Ja nie mam pięknej cery. Nie, jestem taka jakaś już, widzicie, taka przed snem. Nie wiadomo, co to, kto to. No, taka... Ale co się będę stroić przed snem? A poza tym łóżko to nie jest cena, no już bez przesady, no nie. Poza tym wy pewnie, jakbym się teraz z kimś połączyła, to też jesteście już w łóżku i pewnie też tak w piżamkach, w koszulkach nocnych czy coś tam, nie? Ma pani uroczy głos. Dziękuję. Dziękuję. Czy jestem szczęśliwa? No... Tak, jestem szczęśliwa. Wiecie, co sobie myślałam ostatnio? Że gdyby nie było tego przymusowego zatrzymania, to pamiętacie, w zeszłym roku miałam jubileusz i ponieważ miałam jubileusz, no to pracowałabym pewnie jak wariat, no bo jubileusz zobowiązuje.
I myślę, że przy tym jak byłam potwornie już zmęczona, naprawdę byłam potwornie zmęczona, to fani, którzy jeździli na moje koncerty, widzieli, że po koncertach byłam po prostu padnięta. Tam rok wcześniej miałam podejrzenie stanu przedzawałowego, pamiętacie, w Opolu, więc generalnie mój organizm już bardzo wołał o odpoczynek, bardzo, bardzo. Myślę, że w zeszłym roku, gdyby był normalny czas intensywnych prac, taki jak zawsze, czyli jeszcze bardziej wzmożony, bo właśnie jubileusz zobowiązuje, to ja nie wiem, czym się nie wykończę. Ja bym wylądowała pewnie w jakimś szpitalu, wiecie, pod respiratorem, naprawdę, więc być może ta cała sytuacja mi uratowała życie na kilka lat jeszcze. Zobaczcie, że na wszystko można spojrzeć z kilku stron. Na tą sytuację, która jest teraz, można spojrzeć jak na absurd, jak na nonsens, można spojrzeć jak na tragedię, można spojrzeć jak na błogosławieństwo, że możemy odpocząć, że możemy się zatrzymać. Ilu z nas spędziło zbyt szybko, zbyt bez pomyślunku, zagonieni, zapracowani, zestresowani, w gonitwie nie wiadomo do kogo, za czym, dokąd, ani momentu się zatrzymać, chyba że z wyrzutami sumienia, odpoczynek z wyrzutami sumienia i tak dalej. No to dostaliśmy w prezencie odpoczynek, no więc wiecie, coś za coś, nie? Co tu piszecie? Szybko tutaj przepis, ojejku, przewinęło, przewinę, bo ojejku, jak dużo tych pytań, nie zauważyłam, przewinę. Co tu pisze? Czy Edi po całym szaleństwie będą szanse, aby ciebie uściskać? Wiecie co? Myślę, że nawet gdyby się okazało, że nie będzie koncertów w jakichś normalnych warunkach, to będę organizowała takie spotkania, wiecie, żebyśmy się mogli zobaczyć. Nawet jak będą takie mniejsze, w mniejszych grupach. Chciałabym bardzo. Ładna fryzura? No nie. To za fryzura? Taka na kurę taką jakąś. Przed snem. Edward przed snem. Ojejkuś. Nie no. To się w ogóle nie, to się w ogóle nie da nic z tym zrobić już. Co tu piszecie jeszcze? Popatrzę, czekajcie. Czy wierzy pani w znaki zodiaku? I tak, i nie. Bo wiecie co? Ze znakami zodiaku to jest tak. Oczywiście, kiedy się rodzimy, układ planetarny, jest jakiś układ planetarny. O każdej sekundzie, o każdej godzinie to wszystko ma znaczenie dla ustawienia horoskopów, ale jeżeli urodzą się dwie osoby 14 listopada i jedna się urodzi na Bali, a druga się urodzi na Islandii i będą dorastały w różnych warunkach i w różnych rodzinach, to będą inne. Więc trudno porównywać charaktery. To nie jest chyba tak, że są przypisane jakieś cechy charakteru do jakiegoś konkretnego znaku takie same. To raczej się nie udaje. Jest niby taki ogólny zarys, że niby te znaki są takie, a te są takie, ale ja nie wiem, czy to tak jest, wiecie? Niekoniecznie. Znaczy, myślę, że tacy się stajemy, jakie nas ukształtuje życie, jakimi nas ukształtuje życie, jakich mamy rodziców, z jakiego domu pochodzimy. Oczywiście wszystkiego można się oduczyć, jak się okazuje, można przeprogramować głowę, oduczyć się wszystkiego i nauczyć od nowa. Ja to robię w tej chwili. Jestem w procesie właśnie, bardzo trudny proces. Bardzo. Co tu jeszcze piszecie, aniołki? Czy będę w kolejnej edycji The Voice of Poland? Nie wiem. Zobaczymy. Na wiosnę nie ma edycji, z tego co wiem. Może będzie na jesień. Nie wiem, czy telewizja zdecydowała się zrobić kolejne edycje. Zobaczymy. Wszystko przed nami. Czekajcie, coś tutaj. Landmark Hotel, coś widziałam w Londynie. Miałyśmy piękne. Ojejku!
Boże, ktoś pamięta tak bardzo. Jak mieszkałam kiedyś w Londynie, no to zanim tam się przeprowadziłam na dłużej, no to mieszkałam w hotelach. Jednym z moich ukochanych hoteli był Landmark Hotel. No to widzę, że ktoś tam pracował chyba, albo się po prostu widzieliśmy przypadki. A robiła pani sobie test osobowości? To jest ten taki... ojku, jak to się nazywa? To się nazywa nie test takiej osobowości, tylko to się jeszcze jakoś nazywa, nie pamiętam. Jest coś takiego, tak, ale nie robiłam jeszcze. Właśnie nie robiłam, muszę sobie zrobić. Czemu nie śpię? Zaraz pójdę spać pewnie. Jeszcze tak chciałam wam powiedzieć dobranoc. Nie tak spontanicznie połączyłam się na żywo. Taki człowiek taki, o, widzicie? Człowiek przed snem taki. Ale pani odprężająco mówi. O, to ciekawy komplement, dziękuję. Odprężająco, czyli że odpoczywacie w tym sensie, tak? Więc tak gadamy. Szkoda, że nie mogę was usłyszeć. I ja też was kocham, kochani moi. Jest 16, ten 16 osobowości, nie wiem, coś tu mi przyleciało szybko, wiecie co? Ale dużo tych pytań przychodzi, ojej. Szanuję panią za poglądy. Dziękuję. Wiecie co? Pamiętacie, jak byłam u pana Roli w tym, w realu? W takiej telewizji niezależnej? I to było już ile miesięcy temu. Uprzedzałam ludzi o tym, co się będzie działo. I tak wtedy dużo ludzi, bardzo dużo ludzi było na tak, ale też trochę było na nie. Mówię, co ty w ogóle gadasz? To... A teraz zobaczcie, no, czas odsłonił karty. I widzicie sami. Widzicie sami, że tu jest wiele wątków. Wiele wątków. No dobra, ale nie o tym będziemy gadać, bo nie gadamy o jakichś durnotach przed snem. Gadamy o dietach i o czym? O... jak się nazywa? O postach. Tak. Nie o postach na... Poczekajcie, bo już się zakręciłam. Nie o postach na Instagramie, tylko o postach, żeby być postnym. Dobrze mówię. Oj, oj, oj. Już jestem trochę zmęczona. O, już są widać po mnie. Boże, jako zmęczona dziewczyna. Jakiś taki, nie wiadomo, co to takie. No dobra, idziemy spać, co, ludzie?